Nie widzę dobrze z daleka. Codziennie muszę zakładać soczewki, ponieważ nie lubię nosić okularów. No jest to taki dyskomfort, że mimo wszystko oczy są bardzo często podrażnione. Trzeba codziennie pamiętać o tym, żeby te soczewki dobrze wyczyścić, bo można się nabawić różnego rodzaju stanów zapalnych. Przede wszystkim słabo widzę właśnie z daleka. Właściwie tak od metra w dal to już widzę zamazane kształty. Więc jest to dosyć poważna wada i niewygodna bardzo. W oftalmice laserową korekcję wzroku wykonujemy od 2011 roku. A więc już trochę doświadczenia nabraliśmy, operowano już u nas sporo pacjentów z bardzo dobrymi wynikami. Jak już byłam dzieckiem, tak naprawdę marzyłam o tej operacji. Kiedy jeszcze tak naprawdę nie mogłam, bo dopiero od 21 roku życia można ten zabieg wykonać. I powiem szczerze, że teraz jestem spokojna, ale troszeczkę się boję. Troszeczkę się denerwuję, ale ufam tutajszym lekarzom, a przede wszystkim wiem, że jest nowy sprzęt, nowy laser, kupiony właśnie niedawno, więc pani doktor też zapewniała, że sprzęt mają bardzo dobrej jakości. Jeszcze jestem dosyć spokojna. Myślę, że będę bardziej zestresowana, kiedy będę musiała położyć się na łóżku i zobaczę całą maszynerię. Obecnie jestem 6 tygodni po zabiegu. Od około 2 tygodni widzę już praktycznie idealnie. Na chwilę obecną nie odczuwam żadnych komplikacji po zabiegu, nie mam żadnych skutków ubocznych, jestem bardzo zadowolona. W momencie, kiedy już oczy zostały znieczulone i położyłam się pod to urządzenie, wtedy jakby po prostu stwierdziłam, że muszę się poddać lekarzowi i teraz wszystko w jego rękach. Pan doktor był bardzo delikatny i zabieg był całkowicie bezbolesny. Laserową korekcję wzroku miałam wykonaną 5 tygodni temu. Pierwszy tydzień był troszkę dyskomfortowy, ale w tej chwili już czuję się dobrze, widzę dobrze. Jest zupełnie inne samopoczucie. Zabieg był generalnie bezbolesny. Dobrze go wspominam, jakoś nie miałam większych problemów, właśnie jakichś złych odczuć. Wszystko było ze znieczuleniem właśnie miejscowym oczu. W czasie zabiegu pacjent nie tylko jest świadomy, ale również powinien współpracować. Znieczulenie jest jedynie kropelkowe, także z pacjentem cały czas się porozumiewamy. W czasie zabiegu prosimy pacjenta, żeby patrzył na zielone, migające światełko. Chodzi o to też przede wszystkim, żeby w trakcie oko się nie przemieszczało, nie ruszało, wtedy ta praca lasera jest bardziej wydajna, bardziej dokładna. Chociaż z drugiej strony laser ma bardzo szybki system śledzenia ruchów gałki ocznej, także wszelkie ruchy, mikroruchy gałki ocznej zostają wychwycone. Jestem bardzo zadowolona z wykonanego zabiegu, jednak jest to duży komfort, jakość życia znacznie się poprawiła. Jest dużo wygodniej, codziennie rano i wieczorem nie muszę pamiętać o założeniu soczewek kontaktowych. No naprawdę jestem bardzo zadowolona. Komfort życia się znacznie poprawił.